Okej, już się prawie milion sprzedał? A, sprzedał się milion. Wow. Wyścigi, symulacje to świetne połączenia. Powiedz mi, zadania w tego typu grze to niezbyt ważne czynnik. Andrew Bird, Bill Bright są w zespole na pewno wyciszami. Jeszcze kilka gier i zespół będzie mógł myśleć, co tworzą najlepszych jakościowo produktów. Oczywiście, więc... chwila, sprawdzę telefon. Witam w kolejnym odcinku! Jej! Nagrywam to na raz. I nie wiem, czy tu będzie przerwa, ale raczej tak. Chociaż było tam cięcie. Dobra, nie wiem! Pierdzielić. Od razu tworzymy nową grę. Znajdź wydawcę. Polityka, dowolny gatunek. Już za dużo tego. Słownik RPG. Jak słownik RPG może być nową grą? Detektyw akcja. No to biedę, ale na tą konsolę tak mi nie pasuje. Hakowanie nie mam. A polityka, dowolny gatunek? No dopiero co używałem. Dobra, spróbujmy sami wydać grę, choć wtedy nie będzie się tak dobrze sprzedawać. Ale! Co tam? Kiedy z tym nie używają wydawców w ogóle, więc... Spróbujmy fantazy. Nie wiem, zna ktoś fajną grę Final Fantasy? To niech będzie Rezli Fantasy. O. Uwaga, odpalam Steama? Nie. Albo wiecie co, szybko sprawdzę na telefonie, czy dobrze zapisałem nick, bo cały czas nie ufam sobie i Rezli ma taki dziwny nick. Znaczy dziwny, po prostu ciężki do napisania. Miło ci to oglądasz, przepraszam cię za to, że tak cię obrażam, Rezli, ale no niestety, taka prawda, muszę to zgadać, bo nie, ja nie chcę potwierdzać, ja chcę sprawdzić znajomych, gdzie tu jest czat, ty znajomi, aktywność, profil znajomi, po prostu pokaż mi znajomych. Jeju, będzie cięcie jak nic, nie zapomnę o tym cięciu, znaczy już zapomniałem, bo to oglądacie cały czas. Ta zmieniła nick na Elzer? Dobra! Rezli, jeśli to oglądasz, zmieniłaś nick, więc niech będzie Eilzer. O, Eilzer Fantazy, to jest Rezli, zmieniła nick, pozdrawiam. Niech to będzie na Venagira, bo to powinno być ok, CPU. O cóż, niech to będzie dla wszystkich. Nie wiem, czemu Rezli zmieniła nick, ale dobra. To jej sprawa osobista, ja tylko jej nick wykorzystuję, prawda? Opowieść jej zadania na maksa. Silnik tak mech, rozrywka oczywiście musi być. No i znowu ludzie się tym zajmuje. Nie daw się po głowie. Za 2 miesiące konsola G64 zostanie wycofana ze sprzedaży. A to nie było to w stylu komputera? Co ja tam wiem. Nie znam tego komputera konsola w ogóle, więc... No, ciekawa gra się zapowiada. Dialogi na maksa, sztuczna inteligencja... Tak, a projekt poziomów tak. Więc co tam u was, bo u mnie jest wspaniale. Nie wiem, czy ta seria się będzie przyjmowała dalej. O nie! Widzicie, co tu się dzieje? Producenci sprzętu na całym świecie byli zaskoczeni wiadomością, że firma Commodore. Producent popularnej platformy G64 złożył na wniosek o uznanie bankructwa. Firmie Commodore nie udało się wprowadzić na rynek kosztownej alternatywy dla G64. W związku z tym zarząd zmuszony był do zakończenia produkcji wspomnianego urządzenia. G64 zniknie z spółek sekwowych na początku przyszłego roku. Jest pasek, ponieważ nasi pracownicy mogą zostać wysłani na urlop. Jeśli są zmęczeni, to gorzej pracują. I to, tego nie chcemy. Projekt świata damy na maksa, tak. Tak, okej. Okay. Pewnie źle to robię, ale dobra. Więc da, za chwilę wysyłam ich na urlop. No ale kurwa, nie drapcie się po głowie podczas kończenia gry! Panie i panowie! Których tu nie ma, w sensie pani. No kurde. Nie zepsujcie Elzer Fantazy, to będzie hit. Zakręć. No dziwo, nowe rekordy, okej. Okay. Piu, piu. Grafika. Chyba będę mógł już użyć tego. Grafiki 3D? Proste scenki, lepsze dialogi, grafika 2D, grafika 3D, okej. Na urlop. Na urlop. Pusla po to grze, okej. Pokazały się pierwsze części gry. Eilzer, Fantazy. 8, można grać tygodniami. 9, wspaniała. 8, bardzo dobra. 9, nie mogę się doczekać sequela. Ja też nie. Nie chcę się. Okej, okay, dobre gry tworzymy i jak widzicie, o Matyldo, widzicie jak What? Ale widzieliście ile hajsu za to dostaje? To ta tantiema jakoś mnie oszukała, to strasznie dużo zabierają za to. To świetne połączenie, ale wciąż się opłacało, oczywiście robić z wydawcą. Świetne połączenie, bardzo ważny czynnik, Venagir świetne, Fantazy świetne, okay. Tak, są nadal nowicjuszami, nie musicie o tym mówić, a to dobrze o tym wiem, więc tak, grafika 3D.
bo w to chcemy iść tak naprawdę, to jest przyszłość, prawda? Proste scenki przerywnikowe, nie, lepsze dialogi. Teraz robimy proste scenki przerywnikowe i idziemy. Mamy już 2,5 klocka prawie. O, zaszyfrowana wiadomość. Odszyfruj ją. Mam dla ciebie wyjątkową ofertę. Nasi agenci pożyczyli wyniki pewnych badań, które mogą cię zainteresować. Jeśli chcesz je otrzymać, przelej 38 tysięcy na podane konto. Będziemy w kontakcie. Agent Blowfish. I generalnie to się opłaca. Za 38 tysięcy interesy są to sama przyjemność. Udało ci się zbadać swój temat szpital. Odkrywamy nowy temat. Fakt, to tylko niby 10 punktów i trochę czasu, ale ja uważam, że mimo wszystko warto. I tak tylko jakby kogoś to interesowało, to nie jest... A, tutaj akurat jest dość blisko, ale zazwyczaj to mogło być nawet w cholerę daleko. Dobra. Nie ma nowych trendów. Coś jeszcze chcę odkryć? Dobra, marketing. A wasza dwójka skupi się na tworzeniu nowego silnika. Grafika 3D, proste szczęki, lepsza satysfakcja, lepsze dialogi, edytor poziomów, otwarty świat. CPU wersja 3.1. Pierwsza grafika 3D. Oje, ludzie będą w niebo wzięci. Ludzie to pokochają. No, to tworzymy silnik. Ubaw popachy. Ja się bawię. Okej, ty skoczysz marketing, to robienie silniku szybciej pójdzie. Ura! Yeah! No, tak szybko, że aż po prostu nie wiem, co robić ze swoim życiem. Wow. Tu silnik CPU V3.1 jest gotowy. Okej. Zapiszmy. I znajdź wydawcę. Słownik przygotowań. Gówniane połączenie nie mam. Fantazja symulacja. No nie, nie widzę tego dobrze. Spiedzy symulacja, no. Dobra! I accept this fucking challenge. Polityka 8 punktów. Rozmiar gry średnia, dowolny gatunek. Kupuję licencję na tą konsolę. Robimy to. Trybunał Konstytucyjny Doktora Wojny 2. Wow. Oryginalność, przepraszam. Nie przygodowa, to jest straszne. Symulacja jest świetna, okej. Grafika 3D. Grafika 3D. Znaczy użyłem silnika, który ma grafikę 3D. Dobra. Rozpierdzielmy ten system. Dobra, silnik tak, rozgrywka tak, to w ogóle. Ale niech będą... O, widzicie, teraz jest coś takiego. Procent. Jeśli jest procent, to znaczy, że jest za mało paska powiększonego, w tym wypadku opowieściach i zadaniach, żeby to można było ogarnąć. Oczywiście możemy kontynuować, ale tak naprawdę nie odkryłem, co się dzieje, jeśli ten procent się pojawia i nie jest w 100%, więc... Szczerze mówiąc, nie wiem, ja się bawiłem zazwyczaj tak, że dokupi nie sięgało to 70%, to ja to i tak przekraczałem. Nie wiem, czy to jest jakiś poważny błąd, ale nie wiem szczerze mówiąc, co to robi. Jeśli ktoś wie, co się stanie, jeśli nawet jest 99%, możecie dać znać. Okej, zarobiłem 1,5 miliona na... A ile z fantazy, czy jakoś tak? Podobno patrzycie na nową grą, co byś powiedział na wywiad? Okej. Wielu z waszych czytelników jest ciekawych, jak przebiegają decyzje w procesie tworzenia gry i na czym koncentrują się deweloperzy. Twoja nowa gra łączy ze sobą interesujący temat, polityka i symulacja. Czy możesz nam powiedzieć, co przy takiej kombinacji powinno być priorytetem projektu poziomów? Co opowieści zadania? No, opowieści zadania to jest kupa, już to jest takie mech, mi się wydaje, ale z dwojka złego projektu poziomów. Dzięki za poświęcony czas. Jasne. Przeprowadziliśmy ostatnio wywiad z firmą Lugii? Guy? Ja mam błot? Ja mam błot w firmie? Nie. Widzicie? To jest Luigi. A tutaj jest Lugi Guy. Ta gra jest spierdolona. Coś, co jest zaplanowane, że tutaj pewnie jest coś w stylu komendy, że ma użyć tego, co wpisaliśmy wcześniej, jest źle napisane. What the fuck? Dlaczego? Luigi Guy? Lugi Guy. No okej. Okay. Na temat ich najnowszej gry. Właściciel studia deweloperskiego powiedział nam, na jakim elemencie najbardziej się koncentrują. Projekt poziomów to bardzo ważny element tego typu grach, stwierdził Luigi. Ludzie z bardzo się z tym zgadzają. Gdy tworzy się grę, zasoby są ograniczone, więc trzeba efektywnie wykorzystywać czas. I tutaj tak naprawdę to, co się stanie, to bez różnicy. Po prostu ci deweloperzy mówią nam, czy dobrze robimy, czy źle. I tak naprawdę możemy brać z tego przykład. Chociaż w tym wypadku, gdybyśmy dali opowieść i zadania, to pewnie dawalibyśmy to wysoko, a tak by nam powiedzieli, że zrobiliśmy i już tego nie cofniemy. A nie, projekt poziomów jest najważniejszy, przepraszam, jednak edytor poziomów jest bardzo ważny w symulatorach. Fajny błąd, fajne błędy. No niestety, błędy są po to, żeby je poprawiać. Mamy rozgłos 1, a właśnie, mam marketing.
czasopisma. Reklamuj się w czasopismach. Proszę bardzo, większy rozgłos. Wow, yeah. Reklama, bitch. Kupujcie moje koszulki. Otwarty świat. Projekt świat. Ta, nie. Co z tym stylu spróbuję? Okej. Okay. Kurde, design 30, technologia 23. W przeciwieństwie do poprzednich gier nie wygląda tak jakoś wow. Chociaż to jeszcze rośnie. Okej, okay, to może być dobra gra. Pamiętajcie, że musimy mieć średnią 8, albo dostaniemy karę. A nie chcemy kary, prawda? O, nowe rekordy, no to... No hit, hit. Musi być hit. Powiedziałem raz. Podwyżka za to, że masz level upa? Gdyby tak w życiu było. Nie chcemy nowych tematów. Po prostu, nie wiem, zróbcie jakieś zlecenia. Bez Luigi'ego, dacie sobie radę sami. On musi badać. Jakie wyniki? No skurwa, muszę mieć 8, miałem doświadczenie, 7. 5, chwila mi interesująca, no już nie! Grafika, 7, nie! Dziwaczna, dobra, 6, nie! Dlatego nie lubię witawców, jeśli robię coś większego, to zawsze tak to wygląda. Zawsze kończy się w ten sam sposób. Jest duża średnia, robię grę, nawet jeśli w miarę dobrą, to i tak dostaję niskie oceny. Dlatego nie lubiłem ten współpracownik. Będę ogłosiła, że za 2 miesiące wypuści na rynek nową konsolę na Oasis, charakteryzuje się 16-bitową grafiką oraz dźwiękiem, który przeniesie nasz nowy wymiar wirtualny do rozgrywki. Właśnie sobie przypomniałem, że zapomniałem włączyć kursora. Nie przeżyjecie. Przedstawiciele Venny powiedział, że Oasis to nowy start, będzie to początek nowej generacji konsol. Wierzymy, że Oasis świetnie poradzi sobie na rynku. Upubliczone informacje dotyczące kilku gier zostaną wydane na Venny Oasis. Wygląda na to, że będą skierowane do bardziej dużych odbiorców. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Jeszcze nie upomnieli się. Niestety gra nie spełniła naszej oczekiwań. Zawarta w kontrakcie kara zostanie potrącona swojego konta. Jeeeej. Super. Zacznę sam gry wydawać, kurwisony. I to myślicie, że żartuję? Myślicie, że sobie jaja robię? Nie ma tak, dobra. Tego typu grze to nie jest zbyt ważny czynnik. Świata, a ja świata dałem prawie na maksa. Upsi. Wygląd. Spróbujmy bez wydawcy, dobra, temat. Spróbujmy. Dead Space za Spiders było, stwórzmy nową grę. Oczywiście ten sam temat, ten sam gatunek. Co to było? Strategia? Nie, to była akcja, tak? To była akcja. Okej, to spróbujmy coś w stylu, nie wiem. Przygody męskiego grubego. Pozdrawiam dębowego mocnego, który zasugerował ten męskiego heavy'ego. No nie ma lepszych tematów, żeby tego użyć. Sorry, chłopie. Gamelink jest strasznie do przodu, zauważyliście? Ale nie, taka gra nie powinna pasować, zwłaszcza, że to jest skierowane dla dorosłych, więc... Okej. Okay. Spróbujmy. Przygody męskiego heavy'ego. Boję się zadania, to kupa, rozrywka, ten... Okej, okay, może być. Ale to będzie słaba gra. Wiecie co, gra dopiero powstaje, a my już będziemy ją reklamować. Wow, żaden rozgłos nie doszedł. Dobra. To się ma... Te rzeczy się wykorzystuje na końcu, zapamiętać. Aj, głupi, zapomniałem. Dialogi nie. Projekt poziomu, sztuczna inteligencja ważniejsza w takim wypadku. Dzisiaj zadebiutuje konsola Venna Oasis, która jest dziełem firmy Venna. Super, to jest dobra konsola. No, doktor Wojna, nie sprzedałeś się dobrze tym razem, co? Oj, nie. Grafika, to jest świata, dźwięk, okej. Okay. Przygodowa, no fajnie, że ja tworzę akcję. Naprawdę dobrze, że to się łączy w całość. Jestem w cholerę zadowolony. Ale dobra, nasza gra będzie się powoli łączyła. Mamy 100 punktów badań, to bardzo dobrze. Jednak nie chcę jeszcze szkolić moich pracowników, bo te szkolenia, które teraz mamy do dyspozycji, są po prostu za słabe i nie ma zamiaru marnować na nich czas. Okej, nie ma rekordu w designie, to będzie zła gra. Więc tak. Mamy jakieś badania nowe? Nie. Dobra. Albo dobra, pokażę wam szkolenie, więc tak. To będzie mniej więcej tak. Albo spróbujmy kod niezakończony. Bo kod niezakończony to będzie chyba w punkcie badań leciało.
A więc będę dostała więcej punktów badań podczas pracowania. Ukazały się recenzje. Piękna, 7. 6. Podoba mi się. 7. Miłe doświadczenie. 7. Świeże akcja, wspaniałe połączenie. No, po tym hicie, właściwie dwóch hitach, co strasznie idzie, co? I teraz będę dostał też dużo hajsu. No właśnie, dlaczego ci wydawcy tak dużo zabierają mi hajsu? Niemiło, niemiło. A, bo ten tantiem to jest ile ja dostanę! Już łapię. Dobra, dobra, pieprza analizę. Wydawanie takich gier bez pomocy wydawcy jest dobrym pomysłem, ale wpierw musisz mieć przynajmniej 100 tysięcy fanów. Wydawca może nas świetnie rozreklamować i mogą dotrzeć do nowych graczy. Ja jeszcze tylko 80 tysięcy, jej. Dobra, to chyba będzie tyle. Kończę? Nie? Dobra, stworzę jeszcze jedną grę na prędce, ale tak na słabo, dosłownie na prędce. Bo zaraz się moi współpracownicy zmęczą. Znajdź wydawcę. Wolny temat, symulacja. Dobra, spróbujmy. Symulacja, wyścigi, znowu. Znowu wyścigi. Ale to jest dobry sposób. Wyścigi. Co wtedy było? Salmin. Racing 2. Comeback Salmina. O. Dobra, tylko błagam, jeśli teraz się zmęczą. Powiem wprost, jeśli zaczną się męczyć na początku i będą chcieli iść na urlop, to ja kończę tu odcinek i jak ustawiam razem, jak będę wczytywał, to cóż. Wtedy będę zaczynał. Super. Dobra, nie! Nie poddajemy się, damy radę, damy radę. Wierzę w moich współpracowników. Trzeba wierzyć, po prostu. Wiem, że oni są zmęczeni, wiem, że będą dawali mniej punktów, będą mniej dawali z siebie, ale trochę chęci. Ja kaszlę, a i tak nagrywam. Wystarczy chcieć. Dawać. Projekt Świata Kupa. Może być. You can do it, man. Wygląda to, że wielu graczy używanie legalnej kopii gry Przygody Męskiego Grubego. O mój Boże. Udało mi się niektórych zidentyfikować. Możemy ich pozwać o naruszenie praw autorskich lub wysłać ostrzeżenia z prozbą o zaprzestanie dotychczasowych działań. Co chcesz zrobić? No pozwać? To nic nie da. Ostrzeżamy ich. Robi się! Okej. Okay. Została wycofana. No, ponad milion zarobione. I tak dobrze. No oni już praktycznie nic nie dają, no bo oni po prostu... Wow. Dobra, tak naprawdę ja już ich wyślę na urlop. Przy debugowaniu to już nie jest ważne. Da sobie ludzi sam radę. Ludzi Guy wysłała ostrzeżenie do niektórych graczy, którzy używali nielegalnych kopii gry Przygody Męskiego Grubego. Piractwo staje się wyłączką branży gier komputerowych. Niektóre firmy inwestują wielkie sumy w walkę z piractwem, podczas gdy inne mają różniejsze podejście i wolą inwestować w tworzenie lepszych gier. Zyskaliśmy 233 fanów. 233 fanów, przepraszam. No to nie jest nie wiadomo ile, no ale zawsze coś. No i nowe rekordy. Ej, nowe rekordy! O! Rozwój postaci, okej. Okay. Nie zwalniamy. Rozwój postaci, ty nie wiem, sobie zbadaj jakiś temat, bo... A bo wiesz co, ty może spróbuj gry casualowe. Nie będę raczej ich robił, ale... Kto wie, kiedy się przydadzą. Pierwsza część jest Army Racing 2. Wow. Podoba mi się, 6. Moje doświadczenie, 7. Widać potencjał, 6. O, 8. Kompletny spil. Świetnie. No, już się martwiłem. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, jak i poprzedni. Jeśli chcecie, żeby gra została, to wiecie, co macie zrobić. Ja się z wami żegnam. Narka. Nie możemy się doczekać dalszej współpracy. Prawda, widzowie?